Jeśli ktoś ma problem z tym, że w jego kościele nie wszyscy są napełnieni Duchem Świętym, nie wszyscy modlą się innymi językami, najprostszą rzeczą jest zacząć głosić i analizować wszystkie fragmenty słowa na ten temat. Przeczytać kilka dobrych książek na ten temat, wysłuchać kilku dobrych świadectw i okazuje się, że cały Kościół się modli na językach. Jeśli gdzieś w jakimś kościele brakuje doświadczenia uzdrowienia na co dzień, to rozwiązaniem zwykle nie jest modlitwa o uzdrowienie. Rozwiązaniem zwykle jest głębokie zanurzenie się w Słowie w temacie uzdrowienia. Bo Biblia mówi, że Słowo stało się ciałem, Słowo stało się faktem. Biblia nie mówi, że modlitwa stała się faktem, ale Biblia mówi, że Słowo stało się faktem, stało się ciałem. Słowo się zamanifestowało, Słowo się wypełniło. Gdybyśmy jako wierzący ludzie poświęcali wystarczającą ilość czasu na to, by korzystać z tego mechanizmu, który Bóg nam jasno przedstawił, byśmy o wiele szybciej, o wiele częściej osiągali cele, których często nie możemy przez lata osiągnąć, szukając tego w inny sposób. Dzisiaj więc mówić będę w tych dwóch tematach. Tak się składa, że też w tych dwóch tematach popełniłem swego czasu książki, a nawet nie jedną i nie dwie, ale dwie mam ze sobą, jak budować wiarę. To jest napisane już kilkanaście lat temu. Kiedy patrzę na te śliczne dziewczę z okładki, to ona tutaj chyba miała 16 lat. Zastanawiam się, jak teraz wygląda, bo musi być trochę przed 30 na moje kalkulacje, więc książka też ma swój czas. Oczywiście to jest doznowienie. Ale jakiś czas temu przesłuchałem tą książkę, bo też jest w formie audiobooka i okazało się, że chyba ciągle się zgadzam z tym, co napisałem te kilkanaście lat temu. Więc świadczy to o tym, że albo się w ogóle nie rozwijam, albo o tym, że to, co wtedy napisałem, było trafne. Mam też ze sobą drugą książkę, to też nie jest jej pierwsze wydanie, ale postanowiłem ją skrócić maksymalnie, doświadczenie uzdrowienia. Skróciłem ją, żeby oczyścić ją z wszelkich wątków osobistych, martyrologicznych i tak dalej, które nie są do niczego potrzebne dla odbiorcy. I kierując się takim pomysłem użyteczności dla człowieka, który będzie czytał tą książkę, wyrzuciłem wszystko, co wydawało mi się niepotrzebne dla odbiorcy. Dlaczego te książki pokazuję? Z jednej strony to taki chwyt marketingowy, bo chcę je sprzedać. Ale z drugiej strony to jest pomoc dla tych osób, które chciałyby mieć profesjonalną notatkę z tych spotkań, bo wiele rzeczy, które zostaną wypowiedziane, one znajdują się już w tych książkach, może w trochę szerszy i być może doskonalszy sposób, niż uda mi się to wyrazić w trakcie spotkania. Mój Boże, mamy 45-minutowe sesje. Please, pilnuj mnie, dobrze? Jak będę przekraczał czas, zacznij po prostu lewitować. Zrobiony. Nic prostszego. Tak. Okej. Więc chciałbym w trakcie tej pierwszej sesji podzielić się kilkoma podstawowymi rzeczami. Więc Biblia mówi bardzo wiele na temat uzdrowienia. I kiedy patrzymy na nią, to okazuje się, że zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie mamy potężną ilość uzdrowień, potężną ilość ponadnaturalnego działania, cudów, uwolnień, wszelkiego rodzaju nadprzyrodzonego zaopatrzenia. Prawda jest taka, że gdyby nie pewne uzdrowienia, to rzeczywistość, jaką znamy, nigdy by nie zaistniała. Zwrócę uwagę tutaj na początku na jedną rzecz, może wrócimy do tego później, ale Sara, żona dziadka Abrahama, była bezpłodna, a poza tym była też przekwitnięta. Dwa dość poważne problemy, by zajść w ciążę, prawda? Ale Bóg ją uzdrowił. I teraz wszyscy, którzy mają problem z tym, że Żydzi rządzą światem, powinni zgłosić się do Boga. Bo gdyby Bóg nie dokonał tego uzdrowienia, gdyby Bóg nie dotknął Sary, to nie mielibyśmy ani jednego Żyda na świecie.
Ale dzisiaj, kiedy patrzymy na ten naród, kiedy mamy możliwość też podróżować do Izraela, niedawno byliśmy z Lindą w Izraelu, to zawsze mnie poraża ta świadomość. Bez tego uzdrowienia nie byłoby żadnego z nich. Nikt nie przyszedłby na świat. Wiecie co? Ciekawe jest, że ich syn, Izak, wziął sobie za żonę bezpłodną żonę. I ta też została uzdrowiona. Już na samym początku wydarzyło się coś niesamowitego. Biblia mówi o uzdrowieniu. Proroctwa mesjańskie, proroctwa mówiące o nadchodzącym Zbawicielu, mówią o uzdrowieniach. On choroby nasze wziął na siebie. W sińcach Jego jest nasze uzdrowienie. Kiedy Jezus pojawia się, dzieje się coś niezwykłego. Potężna ilość uzdrowień, potężna ilość uwolnień. I Jezus mówi, że są to dzieła, które świadczą o tym, że przyszedł od Ojca. Kiedy Jezus wysyła uczniów, by głosili Ewangelię, to, co jest ciekawe, Jezus robi to trzykrotnie. Raz wysyła 12 i daje im moc do uzdrowienia chorych, wypędzania demonów. Powiedział, że jeśli trafią na jakiś pogrzeb, to niech go skutecznie popsują. A więc te rzeczy się działy. Później Jezus wysyła 72. I kiedy wracają, opowiadają o tym: Panie, nawet i demony są nam podległe w imieniu Twoim. I są pełni ekscytacji. Chrystus przy tej okazji zwraca im uwagę, że jest rzecz, którą powinniśmy być bardziej podekscytowani, o której powinniśmy bardziej myśleć, bardziej się cieszyć, niż ze wszystkich choćby najpotężniejszych cudów, które mogą wydarzyć się tutaj w tym wymiarze. Powiedział: imiona wasze zapisane są w niebie. To jest powód do radości nieporównywalnie większy, niż gdybyście na co dzień, każdego dnia przed śniadaniem wskrzeszali 5 umarłych. To jest naprawdę dużo, dużo ważniejsze. Ale kiedy Jezus wysyła po swoim zmartwychwstaniu uczniów, by głosili Ewangelię, to jest to wezwanie, które dotyczy Kościoła do końca świata. I to, co jest ciekawe, to kiedy spojrzymy na wszystkie miejsca, gdzie zostały zapisane ostatnie słowa Jezusa, te, które padają w tym miejscu, w którym Jezus jest tuż przed wniebowstąpieniem, to zauważymy, że jedna rzecz się powtarza. Każdy z pisarzy Nowego Testamentu, który podjął się tego, zrobił to w 2-3 zdaniach, w bardzo zwięzły sposób. Myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że te zdania były zdaniami opisowymi, co wtedy Jezus im powiedział, a nie były zacytowaniem kropka w kropkę tego, co powiedział. Ja myślę, że Jezus mówił do nich dużo, że nie był tak oszczędny w słowach jak tekst Nowego Testamentu, więc ta forma piśmiennictwa wymuszała to, aby w kilku zdaniach zawrzeć, co było treścią tego, co Jezus im powiedział, a nie żeby zapisać całość tej przemowy. Ale kiedy zauważymy, co Jezus mówi do uczniów przed swoim wniebowstąpieniem, to możemy zauważyć, że mówi o 2 rzeczach. Głoście Ewangelię i niech się dzieją cuda. Jezus mówi o potrzebie głoszenia Ewangelii i o tym, że mają temu towarzyszyć cuda. I Jezus też powiedział, że dziać się to będzie do końca świata. To nigdy nie ustanie. Są różne dziwaczne teologie, które zakładają, że wraz ze śmiercią apostołów ustały cuda. Są jeszcze dziwaczniejsze teologie, które twierdzą, że wraz z formowaniem ksiąg Nowego Testamentu i zamknięciem kanonu biblijnego cuda przestały być potrzebne. Ja zadałbym takim ludziom pytania, to co, chorzy przestali istnieć? Opętani zniknęli ze świata? Zło przestało się manifestować? Bóg, o którym każecie nam mówić, że jest wszechmogący, jest wszechmogący, ale nic nie mogący. Jest wszechmogący i to znaczy, że może wszystko. Zawsze. On się nigdy nie zmienił. I ja wierzę w to, że kiedy Jezus powiedział: ja będę z wami, to jest. Kiedy Jezus powiedział, że On będzie z nami aż do końca, to wiem, że koniec jeszcze nie nastąpił.
i wiem, że możemy się spodziewać Jego działania. Wierzę, że przesłanie o nadprzyrodzonym działaniu Boga w Kościele do końca świata jest nieustannie aktualne. I wierzę, że powinniśmy w tym żyć. Ja generalnie dość poważnie traktuję temat od czasu swojego nawrócenia. To wiąże się z tym, że potrzebowałem Bożego działania dla siebie. Gdybym nie doświadczył całej serii Bożych cudów, na pewno nie mógłbym tutaj stać i nie wiem, czy w ogóle byłbym żywy. Więc kilka słów na ten temat. Kiedy byłem młodzieńcem, niestety byłem bardzo, powiedzmy, skrzywiony. I podejmowałem wszystkie możliwe złe decyzje, jakie tylko można było podjąć. W połowie lat 80. słuchałem metalu, później przerzuciłem się na punk rocka. Piłem, palić się zacząłem chyba jako 13-latek, pić wcześniej. W wieku 14 lat już ćpałem wszystko, co popadnie. W wieku 17 lat moi znajomi, kiedy patrzyli na mnie, to zakładali się, czy przeżyję zimę z 91 roku na 92, a ja kiedy miałbym obstawiać w miarę wiarygodnie razem z którymś z nich, to wypadałoby obstawiać z tymi, którzy zakładali, że raczej nie przetrwam tej zimy. Wiem, że dzisiaj, kiedy mogę pochwalić się z sylwetką, jeśli nie jak Arnold Schwarzenegger, to przynajmniej jak Steven Seagal. To może trochę mało wiarygodnie to brzmi, ale mając tyle wzrostu, ile mam, ważyłem z 30 kg mniej i wyglądałem naprawdę jak szkielet obciągnięty niewielką ilością skóry i mięśni. Jadłem raz dziennie, bo nie byłem w stanie trawić, miałem światłowstręt, wodowstręt, paraliżowało mnie wielokrotnie. Za każdym razem, kiedy dostawałem paraliżu, zastanawiałem się, czy kiedykolwiek z tego się wydostanę. To było bardzo przerażające. Ale w tamtym okresie, jeszcze będąc w samym środku tych wszystkich złych wydarzeń, dołożyłem do tego głębokie zainteresowanie okultyzmem. Początek lat 90., upadek żelaznej kurtyny, kiedy upadła żelazna kurtyna, pokazały się diabły różne, nawet i te ze wschodu. Jeden Kaszpirowski się nazywał, uczył nasz naród liczyć po rosyjsku, ale nie po kolei, ponoć nie miało to znaczenia. Jeśli się przyjrzeć sowieckiej ekonomii, to coś tu jest. Ale ja na początku lat 90. mocno zainteresowałem się okultyzmem. Niestety doprowadziło to do rzeczywistych skutków w postaci problemów demonicznych. Nie chcę tego opisywać, jeśli ktoś nie zna mojej historii, chciałby ją poznać. 23 lata temu został nagrany reportaż radiowy pod tytułem Świat odlotów. Jest obecny na YouTubie, można sobie to przesłuchać. Wtedy, kiedy mówiłem na potrzeby tego reportażu, to wszystko były jeszcze dosyć świeże sprawy dla mnie. Więc jeśli ktoś chciałby poznać tą historię, to tam można to znaleźć. Ale prawda była taka, że byłem totalnie zniszczonym człowiekiem. Dostałem Nowy Testament, który zacząłem czytać. Kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, wydarzyło się kilka niezwykłych rzeczy. Pierwszą niezwykłą rzeczą, która się wydarzyła, i od razu chcę zastrzec, że ja nie zamierzałem się nawracać. Dla mnie chrześcijaństwo to była jedna wielka bzdura, z którą nie chciałem mieć nic do czynienia. Ksiądz lokalnej parafii i odrobina wiedzy historycznej zadbały i o to na spółę, żebym nigdy nie pomyślał nawet o tym, że chrześcijaństwo może być autentyczne i że Bóg może mieć z tym cokolwiek wspólnego. Więc kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, nie miałem nastawienia, że oto Słowo Boże i właśnie zaczynam czytać przesłanie od Najwyższego, które może zmienić moje życie. Wręcz przeciwnie, podeszłem do tego z dość dużym sceptycyzmem. Ale kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, zauważyłem pewną rzecz. Cały mój stres, napięcie, w którym żyłem, spowodowane świadomością bliskości śmierci, spowodowane uzależnieniem, spowodowane problemami demonicznymi wynikającymi z mojego zaangażowania w okultyzm,
naprawdę byłoby co opisywać, ale musiałbym poświęcić pół godziny, żeby opisać, na czym całe to napięcie, cały ten stres i to wszystko polegało. I jakie wiązały się z tym problemy, nie chcę w to wnikać. Ale kiedy czytałem Nowy Testament, to odczuwałem ulgę, niewyobrażalną ulgę. Ja to opisuję w taki sposób, że gdy ktoś ma poparzoną rękę i wsadzi tą poparzoną rękę pod strumień zimnej wody, to odczuwa ulgę. Ta ulga jest na tyle wyraźna, że nie chcemy tej ręki zabrać z tego strumienia zimnej wody, ale ten strumień zimnej wody nie uzdrawia twojej ręki, on po prostu ci przynosi wielką ulgę. Kiedy czytałem Nowy Testament, odczuwałem taką właśnie ulgę. Tak jakby w mojej poparzonej duszy coś się zmieniało, jakbym mógł na chwilę odetchnąć. Kiedy przestawałem czytać, to znikało. Ja w tamtym czasie dużo czytałem. Czytałem dużo literatury o charakterze duchowym, ale żadna z książek, które czytałem, nie powodowała takiego efektu. To też, co było bardzo dziwne, bo ja jako dyslektyk ogólnie rzecz biorąc nie lubiłem czytać, ale jak już się zmuszałem do czytania, to towarzyszył temu konkretny rytuał. Musiałem sobie zrobić kawę, w której mogłem postawić łyżkę. W zasadzie nie wiem, dlaczego ludzie marnują tyle wody, dodając do kawy. I kiedy czytałem, to zawsze odpalałem jednego papierosa od drugiego. Kiedy się kończył jeden papieros, to od tego niedopałka odpalałem następny. I to, że czytam, było można zobaczyć w sposób fizyczny poprzez kłęby dymu, które unosiły się z tego miejsca. Ale to, co było rzeczą dziwną, to to, że kiedy czytałem Nowy Testament, nie potrafiłem jednocześnie palić w tym czasie. Bardzo mnie to dziwiło, bo ja normalnie nie umiałem czytać bez palenia. A tej książki nie umiałem czytać paląc. Nie byłem nawrócony. Nie zamierzałem się nawracać. Nie wiedziałem, co to jest nawrócenie. Ale wiedziałem, że kiedy czytam tą książkę, to odczuwam ulgę. Wiedziałem, że kiedy czytam tą książkę, czuję się inaczej i wszystko jest inne. Miałem poczucie, że za tą książką stoi jakaś potęga, jakaś siła, jakaś moc, którą nigdy dotąd w życiu się nie zetknęłem. Było to dla mnie intrygujące, ciekawe. Chciałem to poznać i zrozumieć. Kiedy doczytałem pierwszą księgę z Nowego Testamentu, powiem od razu, że nie była to Ewangelia Mateusza, tylko Apokalipsa. W moim życiu wszystko było na odwrót. Kiedy doczytałem do końca pierwszą księgę, zacząłem się zastanawiać, czy inne księgi, które są zawarte w Nowym Testamencie, też dają takiego kopa. Więc zacząłem czytać od początku, zacząłem czytać Ewangelię Mateusza, okazało się, że jest tak samo. Każda kolejna księga, kiedy jedną kończyłem, to była ta chwila zastanowienia. Czy w tej księdze jest ta sama moc? Była. Później, jak doszłem do listów, to pomyślałem, z listami na pewno już tak nie będzie. Był. Nie rozumiałem tego. Ale wydarzyło się coś kompletnie niewytłumaczalnego. Ja przez ostatnie 23 lata pracuję jako profilaktyk uzależnień. Mam, powiedzmy, certyfikat instruktora terapii uzależnień, profesjonalną wiedzę, masę szkoleń za sobą związanych z kwestiami uzależnieniowymi. Więc wiem, czym uzależnienie jest. Ponad wszelką wątpliwość postawienie mi diagnozy jako człowiekowi głęboko uzależnionemu byłoby właściwe. Młodzi ludzie uzależniają się, nastolatkowie uzależniają się kilkakrotnie szybciej niż ludzie w pełni rozwinięci dorośli. Ja w ciągu tych 3,5 roku swojego ostrego ćpania w pierwszym roku miałem 2-miesięczną przerwę. Później moje najdłuższe przerwy trwały po 2 tygodnie. I naprawdę byłem pełnoobjawowym, uzależnionym człowiekiem, który zrozumiał, że nie uda mu się z tego nałogu wyjść. Któregoś dnia, od kwiatki będą wychodziły, ale któregoś dnia, kiedy zamknięto mnie na dołku, miałem okazję przemyśleć swoją sytuację i zrozumiałem wtedy, będąc przez te kilka godzin w zamknięciu, że prawda jest taka, że nie nadaje się na leczenie w ośrodku odwykowym. Bo zrozumiałem, że żeby pójść do ośrodka odwykowego, trzeba być zdolnym do współpracy i poddania się jakiejkolwiek dyscyplinie. A ja, siedząc tam na dołku, straciłem jakąkolwiek nadzieję i zrozumiałem, że nie ma w moim życiu takiej deski ratunkowej jak
ośrodek odwykowy, dlatego że nie wytrzymam tam dłużej niż 2-3 dni. Więc nawet jeśli bym poszedł, nic to nie da. Ale jakiś czas później, czytając Nowy Testament, uświadomiłem sobie pewną rzecz. Od dnia, kiedy zacząłem go czytać, nigdy więcej nie zapragnęłem tego, by się w jakikolwiek sposób odurzyć. Minął tydzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Kiedy człowiek jest uzależniony, ogarnia go nieodparte poczucie, że potrzebuje to zrobić, później, że musi to zrobić, a później, że nie wytrzyma, że to są ostatnie minuty, że eksploduje, jeśli tego nie zrobi. Znałem te powracające odczucia. One powracały zawsze. Czekałem, kiedy wrócą, bo myślałem, że może po prostu jakoś dziwnie się to przedłuża. Faktycznie dziwnie się przedłuża, bo nie wróciło nigdy. Zostałem w ponadnaturalny sposób uwolniony z nałogu. Kiedy zastanawiałem się, dlaczego nie poszedłem po raz kolejny się naćpać, odpowiedź była prosta. Bo nie pojawiło się we mnie pragnienie. Ono nie pojawiło się już nigdy. Czy byłem nawrócony? Nie byłem nawrócony. Gdyby ktoś mnie spytał, czy jestem chrześcijaninem, na pewno bym zaprzeczył. Ale w Biblii, w trzecim wersecie Księgi Apokalipsy jest napisane: błogosławiony ten, który czyta. Bóg obiecuje swoje błogosławieństwo dla tych, którzy wpuszczą Jego księgę do swego wnętrza. Co to znaczy błogosławiony? To nie jest taki termin, żeby powiedzieć, o, błogosławiony jesteś. Piotr siedzi tu między dwiema niewiastami. Błogosławiony między niewiastami. Wiecie, to nie jest jakiś grzecznościowy zwrot, z powodu którego komuś ma się zrobić miło. Ale słowo błogosławione, to znaczy jesteś tym, o którego dobro zabiega sam Wszechmogący Bóg. Wow. Jeśli chcesz być błogosławiony, jeśli chcesz, by Bóg zabiegał o twoje dobro, to spraw, by twoje wnętrze stało się domem Bożego Słowa. Wypełnij swoje wnętrze Jego Słowem. Podchodź do tego słowa z największym szacunkiem, a zobaczysz, w jaki sposób Bóg ci się odwzajemni. Ja zacząłem czytać. Nie zacząłem wierzyć, nie zacząłem wypełniać, nie zacząłem być człowiekiem posłusznym temu słowu, ale otworzyłem się chociaż na tyle, na ile potrafiłem. Zacząłem czytać i Bóg dotknął mnie swoim błogosławieństwem. Po jakimś czasie zacząłem rozumieć to słowo. Zrozumiałem, że wszystko, cokolwiek myślałem na temat świata duchowego w swojej okultystycznej wersji, było kłamstwem stworzonym przez diabła. I zrozumiałem, że mój stan Pismo Święte opisuje jako, powiedzmy, opętanie. Że potrzebuję uwolnienia od demonów. Zrozumiałem, że jestem człowiekiem grzesznym, zmierzającym do piekła. Zrozumiałem, że jeśli piekło istnieje dla jakichś ludzi, to właśnie dla takich jak ja. I wtedy, kiedy zacząłem o tym myśleć, kiedy przyznałem się do własnego zła, kiedy uznałem, że jestem najgorszym człowiekiem, jakiego znam osobiście. Nie chcę bić się o miejsce na piedestale. Na pewno są na świecie ludzie gorsi ode mnie, ale ja oceniałem tylko pod względem tego, których ludzi znam osobiście i wiedziałem, że z tych, których znam osobiście, a nie z kart historii czy w jakikolwiek inny sposób, jestem najgorszą osobą, jaką znam. I pomyślałem, jeśli piekło dla kogoś istnieje, to istnieje dla takich ludzi jak ja. I kiedy przyznałem się do własnego zła, Bóg w jakiś niewytłumaczalny sposób zaczął zwracać moją uwagę na teksty w Piśmie Świętym, które dawały nadzieję. Gdzie Jezus mówił, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzesznych. Powiedział, nie przyszedłem. Inaczej, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Zacząłem dostrzegać wszystko to, co mówił o przebaczeniu, o tym, że On oddaje swoje życie za mnie. Że wchodzi w moje miejsce i bierze na siebie to, na co ja zasługiwałem. Naprawdę trudno było mi to sprawić, zrozumieć, ale z biegiem czasu czytałem Pismo. Zacząłem nabierać nadziei i wiary.
W końcu trafiłem na miejsce, bardzo ważne dla mnie miejsce, koniec Ewangelii Marka. To jedno z tych miejsc, o których wspominałem wcześniej. Słowa Jezusa tuż przed Jego wstąpieniem. 16 rozdział Ewangelii Marka, przeczytajmy od 15 wersetu. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli, wszędzie kazali, a Pan im pomagał, potwierdzając ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Ja kiedy trafiłem na ten fragment w Biblii, szczególnie przykuło moją uwagę to, co tu jest napisane. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, w imieniu moim demony wyganiać będą. Pomyślałem sobie, jeśli ktoś potrzebuje być uwolniony od demonów, to na pewno ja. Więc zacząłem szukać, rozmawiałem z księdzem i powiedziałem, że mam taki problem. On powiedział, no dobrze, ale dlaczego przychodzisz do mnie z tym problemem? Powiedziałem, kiedy tylko dowiedziałem się, że wierzący ludzie będą wypędzać demony, to zastanawiałem się, czy znam kogoś wierzącego i ksiądz mi przyszedł do głowy. Co za dure, mi się takich rzeczy naopowiadał. Powiedziałem, że to jest w końcowej części Ewangelii Marka, że to są słowa Jezusa. Do księdza to musiało dotrzeć, dlatego że ksiądz bardzo mocno zmienił kolor. Na bardziej socjalistyczny niż wcześniej. Zrobiło mi się głupio i podjął próby poważnego potraktowania mnie. Ale nie mógł znaleźć żadnego rozwiązania ani nikogo, kto by wiedział o jakimś rozwiązaniu. Rozmawiałem z 5 księżmi. 3 z nich tłumaczyło mi bardzo mocno, że największym problemem w moim życiu jest to, że zacząłem czytać Biblię i powinienem przestać ją czytać, bo jak przestanę, to przestanę sobie wymawiać takie głupoty, jak teraz sobie wymawiam. I to, że problem zaczął się długo wcześniej, zanim zacząłem czytać Biblię, w ogóle do nich nie przemawiało. Przypomniałem sobie jednego świadka Jehowy, którego ludzie dręczyli w mojej okolicy, a ja od czasu do czasu, jak nie mogłem na to patrzeć. To były jeszcze takie punkowe czasy, gdzie chodziło o skórze odświekowanej ramonesce, łańcuch krowiak niczym u Jakuba Wędrowicza spoczywał gdzieś w którejś z moich przepasnych kieszeni z kłódką na końcu, rzecz jasna. Więc czasami wyciągałem ten łańcuch i stawałem w obronie udręczonej mniejszości religijnej. Przypomniał mi się ten chłopak. Pomyślałem sobie, pogadam z nim, może u nich jest jakieś rozwiązanie. Wysłuchał wszystkiego, co powiedziałem i powiedział, wiesz co, ale takie rzeczy się nie dzieją. Jezus wypędzał demony 2000 lat temu. Teraz już takie rzeczy się nie dzieją. Mówię, ale ciągle są ludzie, którzy mają problemy z demonami. Najbardziej, jak tylko potrafił, starał mi się pomóc. Powiedział, wiesz, no jest jedna skuteczna metoda walki z szatanem. Musisz codziennie czytać strażnicę. Myślę, że zaskoczę was, ale nie pomogło. Koniec końców. Pomodliłem się. Poprosiłem Boga, żeby mnie skontaktował z kimś. Paweł, człowiek, który w jednym z kościołów chrystusowych w Warszawie teraz grał w uwielbieniu. On wcześniej był moim kolegą za takich hedonistycznych czasów. Nie wiem, czy powinienem takie perełki wyciągać, ale pamiętam momenty, kiedy piliśmy gdzieś jakieś tanie wina na cmentarzu i na nagrobku rozkładały mu karty tarota. Ale tenże Paweł stracił ze mną kontakt. Taka dziwna rzecz się wydarzyła. Wyrzucono mnie ze szkoły. Do dziś nie wiem czemu. Nie mogłem tam nic złego zrobić, ja się tam po prostu nie pojawiałem. Ale kiedy wyrzucono mnie ze szkoły, Paweł stracił kontakt ze mną. I w międzyczasie
stało się tak, że nawrócił się. Spotkaliśmy się po ich z czasu. I on pyta, co u ciebie, pytam, co u niego. On mówi, świetnie, wiesz, nawróciłem się 5 razy pod rząd, przeczytałem Nowy Testament, Bóg zmienia moje życie, a co u ciebie, Korzeń? Też czytam ten Nowy Testament. Kto wie, być może też się nawracam, ale świetnie, to na pewno nie jest. On mówi, czemu? Bo wiesz, bo ja to jestem opętany. A Paweł parsnął uśmiechem. Myślał, że to jakiś mój dowcip. Ale kiedy powiedziałem, co się dzieje, to obiecał mi, że zadzwoni do wszystkich swoich znajomych wierzących w całym świecie, jakich tylko, jacy tylko przyjdą mi do głowy i poprosi, żeby się o mnie modlili. A tak zrobił. Niedługo później trafiłem na spotkanie. Na tym spotkaniu powiedziałem parę słów na swój temat, tak żeby nikogo nie wystraszyć, bo okazało się, że tam było bardzo dużo młodych ludzi. Tam w zasadzie była sama młodzież. Więc starałem się to powiedzieć najoszczędniej, jak tylko się dało, jeśli chodzi o szczegóły. I ludzie zaczęli się modlić. Siedzący obok mnie 14-latek, który na pewno miał więcej pryszczy na twarzy niż lat, przemówił do tego demona i powiedział, ten człowiek należy do Chrystusa, nie do ciebie. Ty musisz odejść. Wiecie, nie zachowywał się jak na filmie egzorcysta. Ja uniosłem się w powietrze, zacząłem wymiotować i na zgromadzonych i wołać na imię mi Stefan. Nic takiego się nie zdarzyło. W ogóle żadna z rzeczy, które się tam działy, nie miały hollywoodzkiego charakteru. Dobra, sorry, bo zaczynam chyba wchodzić już w twórczość kabaretową. Ale to, co się stało, to na 3 sekundy zapadłem w kompletną ciemność. I kiedy wybudziłem się z tej ciemności, okazało się, że te demony już nie powróciły. Tego dnia musiałem zderzyć się z kolejną rzeczą. Cały mój światopogląd na temat Boga, jaki został zbudowany w dzieciństwie runą. Kościół, lokalny ksiądz, lekcje religii i wszystko inne było to tak skonstruowane, żeby udowodnić, że Bóg jest okrutnym starym dziadem, który marzy tylko o tym, żeby ci dowalić za wszystkie twoje grzechy. I żadnego grzechu nie przeoczy, na wieki ci będzie je pamiętał i pomści się za wszystko. Taki obraz Boga jako dziecko miałem, taki został mi przekazany. Ksiądz, na którego lekcje religii chodziłem, czasami bił dzieci na tych lekcjach religii. Byłem świadkiem, jak wyciągnął dziewczynę za włosy z kościoła i wytoczył ją z tego kościoła kopniakami. Nie mogła odpowiedzieć na jakieś pytanie i to doprowadziłoby do takiej furii. My, wystraszone dzieci, musieliśmy na to patrzeć. Więc rozumiecie, że mój obraz Boga, jaki odebrałem w ramach takiej edukacji, nie był zbyt pozytywny. Ale kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, kiedy zacząłem doświadczać tych rzeczy, których doświadczałem, to mój obraz Boga runął i zaczął kształtować się nowy. Kiedy wracałem do domu po tej modlitwie, pomyślałem sobie, że Bóg jest zupełnie inny niż jak mnie uczono. On jest dobry, łaskawy. On myśli jak ratować, a nie jak się mścić. Jest kompletnie inny. To, co czytałem o nim w jego księdze, zupełnie nie pasowało do tego wszystkiego, co mi było przekazywane na jego temat. Pomyślałem sobie, że naprawdę Bóg mnie zaskoczył. Powinienem mu podziękować. Wyobraziłem sobie, że któregoś dnia Bóg musiał spojrzeć ze swojego odległego kosmosu gdzieś na Ziemię i w dziwny sposób zobaczył mnie z całym moim udręczeniem, z całym syfem, z całym bólem, który niosłem w życiu. I pomyślałem sobie, że wyciągnął mnie z tego. Nie dlatego, że na to zasługiwałem, ale dlatego, że On jest taki dobry. Dla mnie zderzenie się z tym było naprawdę czymś niezwykłym. Pomyślałem sobie, że muszę mu jakoś podziękować, więc wracałem do domu i układałem w głowie treść modlitwy, która będzie moją modlitwą dziewczynną.
pomyślałem sobie, powiem, Boże, jesteś inny niż myślałem. Zupełnie jesteś inny. Naprawdę dziękuję Ci za to, co dla mnie zrobiłeś. To było super. No cóż, żegnaj, może kiedyś się jeszcze spotkamy. Tak mniej więcej miała brzmieć moja modlitwa. Wyobrażałem sobie wtedy, jak będzie wyglądało moje życie, wolne życie. Myślałem, że odpalę kapelę punkrockową. Pisałem teksty dla kilku kapel, ale pomyślałem sobie teraz, już nie jestem jak pies przy budzie, przywiązany do miejsca, bo gdziekolwiek chcesz pojechać, to powstaje pierwsze pytanie, a co tam będziesz ćpał? A skąd weźmiesz? Każdy wyjazd, każdy dłuższy wyjazd był anulowany poprzez te pytania. Pomyślałem sobie, już nie jestem jak pies na smyczy, jak pies na łańcuchu. Pomyślałem, założę własną kapelę, wygrzebię stare teksty z szuflady, skrzyknę chłopaków, zrobimy taki skład, objedziemy cały świat, zarżniemy kilka smoków, uratujemy kilka dziewic, będziemy po prostu najbardziej znaną kapelą punkrockową w Polsce. I znowu przyszło mi do głowy, no trzeba może zanim zacznę realizować te wszystkie plany, to podziękować temu Bogu, bo już się rozmarzyłem. Ale pomyślałem, on naprawdę dla mnie coś zrobił. Nie powinienem teraz rzucić jakiegoś płytkiego tekstu i na tym zakończyć. Więc znowu postanowiłem przemyśleć całą sprawę. Po chwili stwierdziłem, że muszę wypuścić to, co jest w moim wnętrzu, to, co jest w moim sercu, a nie to, co układam sobie w głowie. I chwilę później usłyszałem samego siebie, jak się modlę, mówiąc: Boże, nie wiem, czy taki człowiek jak ja może mówić takie rzeczy do takiego Boga jak Ty. Ale kiedy myślę o wszystkim, co dla mnie zrobiłeś, o wszystkim tym, co czytam w Twojej księdze, to wydaje mi się, że zaczynam Ciebie kochać. To dlatego nigdy nie powstała ta kapela. Bo zrozumiałem, że milion razy bardziej chcę być tak blisko Jego, jak tylko to jest możliwe, cokolwiek to znaczy i cokolwiek będzie to kosztować. Nie wiedziałem, przez co przyjdzie mi przejść, ale podjąłem wtedy decyzję na kredyt. Wydarzyło się coś niezwykłego. Chwilę później zalało mnie poczucie Bożej obecności, Bożej miłości, akceptacji. To było tak, jakby Bóg uzdrawiał każdy kawałek mojej psychiki, każdy kawałek mojego serca. Ja byłem chyba najbardziej ponurym gościem, jakiego znałem. Czułem się jak wypalony 18-letni starzec. Wydawało mi się, że jestem niezdolny do odczuwania radości. Wydawało mi się, że moje życie będzie polegało na tym, że trzeba będzie po prostu dociągnąć te smutne zajęcie, które niektórzy nazywają życiem, do końca i tyle. Ale coś się wydarzyło. Niedługo później doświadczyłem serii uwolnień i uzdrowień. Cały czas paliłem. Bóg uwolnił mnie od ćpania, ale cały czas paliłem. Zacząłem rzucać palenie. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Przy szóstym razie moi znajomi byli przerażeni. Nie rzucaj tylko palenia. To ci ludzie, którzy namawiali mnie do palenia, prosili mnie, żebym nie próbował tego po raz kolejny. Bo już po jednym dniu odstawienia papierosów robiłem się nieznośny. Po drugim świat zaczynał drżeć. Po trzecim rzeczywistość nabierała takich wibracji, że wszyscy byli pewni, że to jest końcowa część apokalipsy. Nie byłem w stanie przestać palić. Ale któregoś dnia pewien człowiek zapytał mnie, czy chciałbyś, żeby Bóg zrobił dla ciebie coś, czego ty nie jesteś w stanie sam zrobić.
Mówię, na pewno nie rzucę palenia. To mi się nie uda. Próbowałem. To nie wyjdzie. Położył na mnie ręce. Przemówił do mojego nałogu. Powiedział, ty nałogu palenia, byłaś teraz. To było dziwne. Ale poczułem się tak, jakbym miał plecak na plecach, jakby ktoś przeciął paski. Po prostu aż zabujało mną tak z powodu poczucia zmiany ciężaru. Od tamtego momentu nigdy więcej nie poczułem pragnienia, żeby zapalić. Zostałem ponadnaturalnie uwolniony. Miałem problemy z mózgiem. Nie jakieś małe. Wspominałem o tym, że mnie paraliżowało. To skutek uszkodzeń, które tam nastąpiły. Ale to nie były jedyne uszkodzenia. Innym z uszkodzeń było też to, że w ogóle nie zapamiętywałem. Byłem od miesięcy trzeźwy, ale kiedy przeczytałem stronę, to nie pamiętałem, co było na początku tej strony, kiedy dochodziłem do końca. Coś musiało na mnie zrobić kosmiczne, piorunujące wrażenie, żebym to zapamiętał. Ale dochodziło do takich sytuacji, że jeśli ktoś mnie zdenerwował, to potrafiłem czuć się mocno zirytowany na tą osobę i w trakcie rozmowy zapominałem, z jakiego powodu. Też tak macie. Zdarzało się, że ktoś mnie rozśmieszył i zanim skończyłem się śmiać, to już zapomniałem, co mnie rozśmieszyło. Wiecie, to może brzmieć mieć dziwacznie, ale naprawdę mój mózg nie działał normalnie. Spotykałem różnych ludzi z tego okresu, kiedy balowałem. Oni po prostu traktowali mnie jak starego znajomego, opowiadali o niezwykłych historiach, które razem przeżyliśmy, a ja siedziałem. Myślałem sobie, pierwszy raz nauczyciel widzę. Zrozumiałem, że moje życie nie będzie wyglądało normalnie, jeżeli tutaj się coś nie zmieni. Miałem znajomego, który zresetował sobie mózg narkotykami i do dzisiaj jest w tym stanie. Do tego stopnia, że zapomniał, kim był. Jest sprawny fizycznie. Dużo spaceruje, więc ciągle można go gdzieś zobaczyć. Ale problem polega na tym, że nie pamięta własnego życia. I wyobrażałem sobie, że moje życie może wyglądać podobnie do jego życia. I znowu przypomniał mi się ten fragment. Na chorych ręce poć będą, a ci wyzdrowieją. Pomyślałem sobie, że nie mam pod ręką żadnego wierzącego poza sobą, ani żadnych rąk wierzącego poza własnymi. Więc położyłem na głowę swoje własne wierzące ręce. Pomodliłem się. I ogarnęła mnie niewytłumaczalna senność. Położyłem się, spałem przez kilka godzin. W tamtym czasie nie miałem uformowanej żadnej eschatologicznej koncepcji czasów ostatecznych czy czegoś takiego. Ale miałem sen o powtórnym przyjściu Chrystusa, miałem sen o tysiącletnim królestwie. Widziałem, jak wielki, potężny, zbuntowany anioł jest krępowany i na tysiąc lat umieszczany w więzieniu. To były rzeczy, które były bardzo niezwykłe w tym śnie. Ale kiedy się obudziłem, moja pamięć zaczęła działać ponadprzeciętnie. Kiedy się obudziłem, już nigdy te problemy nie wróciły. Od ponad 30 lat głoszę. W pierwszych latach czasami używałem notatek. Ale dzisiaj zwykle mam wszystko na tyle poukładane w głowie, że nie muszę po nie sięgać. Więc to jest też efekt tego uzdrowienia. Przeżyłem wiele niezwykłych rzeczy, które dawały mi do zrozumienia, że Bóg przez cały czas w nadprzyrodzony sposób działa w życiu ludzi. Dotknął mnie. Żyję dzięki temu. Jestem sprawny dzięki temu. To, że dzisiaj stoję tutaj, jest skutkiem cudów, które wydarzyły się w przeszłości. Bez nich byłoby to kompletnie niemożliwe. Więc z jednej strony świadectwo Biblii, z drugiej strony moje osobiste doświadczenie daje mi zrozumienie tego, że możemy i mam podstawy do oczekiwania na Boże działanie. I dziś będziemy mogli usłyszeć na ten temat więcej praktycznych rzeczy, z których będziemy mogli skorzystać osobiście. Ta pierwsza sesja to jest coś, co ja nazywam taką trochę osobistą martyrologią, ale myślę,
że to też ma znaczenie. Bo Biblia mówi, opowiadajcie dzieła Pańskie. Te dzieła, które ciągle się dzieją. Kilka rzeczy, które się wydarzyły dzięki temu, że Bóg dotknął tego narkomana, że dotknął tego kompletnie nie radzącego sobie z życiem człowieka, kogoś, kto wypadł poza margines. Od 23 lat zajmuję się profilaktyką uzależnień. Myślę, że poprowadziłem spotkania antynarkotykowe dla więcej niż 300 tysięcy młodych ludzi w Polsce. I po tych spotkaniach często mamy bardzo entuzjastyczne reakcje. Kiedyś na jednej z międzynarodowych konferencji na temat profilaktyki uzależnień, która odbywała się w Polsce, przyjechały delegacje z różnych krajów i poproszono nas jako wzorcowych profilaktyków w Polsce do poprowadzenia przykładowego spotkania, żeby ci ludzie mogli się poprzyglądać z tyłu. Więc delegacje z tych wszystkich krajów siedziały z tyłu, przed nami była najtrudniejsza z możliwych młodzieży, gimnazjaliści. W więzieniach prowadzi się spotkania łatwiej. I wiem z doświadczenia, prowadzę i tu, i tam. Ale gimnazja szczęśliwie przeszły do historii. Więc mieliśmy przed sobą stado gimnazjalistów, za nimi wybitnych profilaktyków z całej Europy, którzy przyglądali się temu, co robimy. Po spotkaniu Szwedzi podeszli, powiedzieli, wszystko widzieliśmy już. Widzieliśmy, jak prowadzący nie może powiedzieć jednego zdania, bo jest tak przekrzykiwany przez młodzież. Widzieliśmy, jak rzuca się w prelegentów różnego rodzaju przedmiotami. Widzieliśmy, jak młodzież zajmuje się swoimi rzeczami i w ogóle nie interesuje się tym, co się dzieje przy mikrofonie. Wszystko widzieliśmy i wszystkiego się spodziewaliśmy. Ale jednej rzeczy nigdy nie widzieliśmy. Zobaczyliśmy to dopiero dzisiaj. Zobaczyliśmy pierwszy raz, jak młodzież uważa na całym spotkaniu, na końcu bije brawa i zachowuje się tak, jakby chciała bisu. Więc to... Tak, żebyście wiedzieli, jaki jestem wspaniały. Nie. Chcę przez to powiedzieć, jakie cele Bóg osiągnął, między innymi poprzez te uzdrowienia, które wtedy nastąpiły, poprzez te uwolnienia. Bez tego nie byłoby to możliwe. Napisałem kilkanaście książek. Brałem udział w niezliczonej ilości programów radiowych, telewizyjnych, w najróżniejszych publikacjach, które gdzieś kształtowały spojrzenie na problemy, czy to narkotykowe, czy związane z okultyzmem. Przez ostatnie 30 lat naprawdę się masa niesamowitych rzeczy wydarzyła. Osobiście przyprowadziłem do Boga jedną z najważniejszych okultystek w Polsce, która prowadziła duże centrum szkoleniowe. To ona nadawała uprawnienia bioenergoterapeutom, mistrzyni Reiki, znajdująca się najwyżej, jeśli chodzi o skuteczność w Europie. Zarabiała dziesiątki tysięcy każdego miesiąca, prowadząc szkolenia dla ludzi, którzy chcieli parać się różnego rodzaju praktykami okultystycznymi. Kiedy oddała życie Chrystusowi, podjęła decyzję w jednej chwili, gdzie zamknęła cały interes. Ona, jej rodzina, wszyscy są oddani Bogu, służą Bogu, są nawróceni. Mógłbym mówić o wielu, wielu rzeczach, ale to, co Bóg zrobił w moim życiu, przełożyło się na życie wielu innych ludzi. Bóg w nadprzyrodzony sposób powołuje ludzi do tego, by się w nadprzyrodzony sposób też nimi posługiwać. Każde Boże dziecko ma swój dział. Wszyscy jesteśmy stworzeni jako świątynie Ducha Świętego, w których Boża chwała chce się objawić. Myślę, że powinienem teraz zrobić przerwę, bo jakże inaczej byście kupili moje książki? No, naprawdę, zachęcam te osoby, które chciałyby mieć notatkę z tych spotkań, a niekoniecznie mają ochotę dużo pisać, do tego, żeby się zainteresowały tymi książkami. 15 minut przerwy, tak? Okej. Okay.